Kochani, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że jesteście zdrowi. Ja Was witam w domu moich rodziców. Przyjechałam na kilka dni, tak wiecie, na ferie. Oczywiście mam komputer i będę tutaj normalnie pracować, bo chciałabym w końcu ukończyć szkolenie z trychologii, szkolenie trychologiczne. Powiem Wam, że sama sobie bata ukręciłam, bo tak szukałam w internecie takiego, wiecie, mega, mega turbo dobrego szkolenia, gdzie jest bardzo dobra wiedza i tak dalej. Znalazłam pielęgniarkę, która paręnaście lat pracuję w trychologii i naprawdę to szkolenie jest mega trudne i w ogóle tam jest bardzo dużo materiałów i dodatkowo jeszcze się kończy egzaminem, powiem Wam, to już jest najlepsze, ponieważ większość takich na przykład szkoleń trychologicznych, no po prostu człowiek kończy i dostaje certyfikat, a tutaj jest jeszcze druga część praktyczna i potem jeszcze jest egzamin, ale dobrze, trzeba się uczyć, ten mózg musi się rozwijać, także no, także fajnie, cieszę się, że przyjechałam, powiem Wam, że śmieję się, bo mój tata przed chwilką do mnie przyszedł i tutaj do góry i mówi, no, że chciał się ze mną pożegnać, że bardzo mnie kocha. Ja mówię, a co ty gadasz, o co ci chodzi? Ja mówię, albo tata mówi do mnie, no, postanowiłem, że ci podkurzam w samochodzie i nauczone doświadczenie, nie wiem, czy wrócę, nie wiem, czy mnie tam nie wciągnie, więc po prostu takie śmieszki, ale fajnie, no, cieszę się, że jeżeli mi podkurza, cieszę się niewątpliwie, ponieważ ja jestem tą osobą, która, no, niespecjalnie dba o porządek w aucie, przyznam Wam się szczerze. Przyznam Wam się szczerze, że tak, a największą moją zmorą jest, wiecie co, wafle ryżowe, które jem często w samochodzie i nie da się ich jeść, żeby nie upieprzyć wszystkiego. Także taka sytuacja. A tutaj pamiętacie w ogóle te chusty? One były w tamtym roku i dwa lata temu te kotkowe moja mała w tym chodzi. Ja też nawet taką jedną znalazłam, chyba Wam nawet mówiłam na vlogu, ale powiem Wam szczerze, że ja tych kotkowych w ogóle chust nie widziałam nigdy, nigdzie. A jeżeli chodzi o kotki, to tutaj w ogóle są dwa koty. Nazwaliśmy ją Śnieżka, bo jest cała biała, czyli w ogóle podobna do moich kotków. A druga kotka jest nazwana Czarusiem, jest cała czarna. I powiem Wam, że ta Śnieżka jest tak kochana, tak po prostu normalnie wczoraj przyjechaliśmy i ona od razu do mnie gdzieś tu się chciała giziać i kiedyś ją w ogóle chcieliśmy podwędzić, że tak powiem, do domu. Bo to taki raczej dziki kot, gdzieś tu chodzi po podwórkach i tak dalej. No teraz to już jest starsza, duża, wielka, ale wcześniej jakby taka malutka, biała, trochę żałuję. No i dzwonię dzisiaj w ogóle do mojego Dawida i mówię o pedemoście, o Śnieżce, że w ogóle mega taka przytulaśna i tak dalej, że od razu przyszła do mnie, się giziała. Ja mówię, to może ją przywiozę, będziemy mieli trzy kotki, a Dawid, no, nie chcecie wiedzieć, co powiedział, że chyba oszalałam, że w ogóle na łeb mi padło, jak przywiozę trzeciego kota. Także zobaczymy, jak się sytuacja życiowa rozwiąże. Idę sobie teraz na badania krwi i proszę, zobaczcie, zdrowa jak kuń. Jedynie tutaj, ale no norma jest od 37, bo sprawdzałam dla kobiet, więc no nie ma źle. A tak to no elegancko, elegancko. Boleriozy też nie mam, także powiem Wam szczerze, że moja chorobowa zagadka nie została dalej rozwiązana. Może teraz zbulwersuję jakoś tą wypowiedzią, ale no, słuchajcie, ja uważam, że to jest fakt niezaprzeczalny i mam po prostu dowody na to. Jeszcze ponad pół roku temu miałam anemię, miałam straszne wyniki krwi. Większość rzeczy nie była w normie, była poza właśnie normą i to dużo. I nie czułam się też za dobrze. I w związku z tym, że jestem osobą, która je bardzo monotematycznie, ja naprawdę potrafię jeść miesiącami to samo. Ja na przykład teraz od, nie wiem, 2-3 miesięcy jem prawie codziennie jajecznicę na śniadanie i mi się to w ogóle nie nudzi, więc ogólnie naprawdę ja jem bardzo monotematycznie. Jedyne co zmieniłam to, że dodałam mięso, po prostu mięso, czy to kurczaka, czy to mięso wołowe, czy to mięso wołowego, akurat nie lubię, czy wieprzowe, ale głównie jest to kurczak i to, że się lepiej czuję, słuchajcie, to jestem przekonana na 1000%, bo jakby wiecie, owoców ja nigdy nie jadłam, ale warzywa, kiszonki, ja zawsze to jadłam, zawsze jadłam tego bardzo dużo, jakieś właśnie jogurty greckie, sery białe, to tak, tylko po prostu od w zasadzie chemioterapii nie jadłam mięsa, czy jadłam jakieś takiej ilości, no powiem Wam, no nie wiem, raz na 2 tygodnie jakiś kawałek schabowego, czy tam wiecie, kawałeczek rolady i teraz od ostatnich badań mówię ok, jem to samo, tylko dodaję mięso, bo dużo osób właśnie też mi tak zasugerowało, że dieta wegańska, chociaż ja nie byłam na diecie wegańskiej, ale wiecie, bardzo ograniczyłam mięso, nie jest dla wszystkich dobra i mam, no to, że się czuję
świetnie, świetnie, w sensie wiecie, mam więcej energii, jestem też bardziej najedzona po takim obiedzie, nie oszukujmy się, no to no naprawdę, mam nadzieję, że znajdę te wyniki, ostatnie to Wam pokażę, także ja uważam, że to działa i ja uważam, że jednak odstawienie mięsa nie u wszystkich się sprawdza, oczywiście staram się, żeby to mięso było dobrej jakości. Mięso wołowe mamy z najlepszej ręki, słuchajcie, to jest na 1000000% mięso wołowe, które jest bez żadnych dodatków, bez żadnej chemii. A jeżeli chodzi o kurczaka, no to jedyne co, to staram się zawsze kupować tego kurczaka na przykład z Lidla ekologicznego, bez żadnych dodatków, bez żadnej chemii, wierząc głęboko w to, że tak jak jest napisane, tak jest i naprawdę jest to zdrowsze mięso. Nie kupuję właśnie mięsa gdzieś tam na mięsnych, na stoiskach, prawda, gdzieś nie wiem, powiedzmy w Kauflandzie, tylko jakoś wolę, żeby było zapakowane, żeby było opisane. No i są, słuchajcie, rezultaty i koniec, i kropka, to jest fakt niezaprzeczalny, także no ja akurat uważam, że u mnie ten weganizm, nie do końca, ale niejedzenie mięsa po prostu no doprowadziło do tego, że ten organizm był osłabiony, zresztą też Wam opowiadałam ostatnio, że mi zaczęły wypadać włosy, że zaczęłam znowu moje serum stosować, no i to wszystko, myślę, suche, skórę miałam bardzo suchą, więc myślę, że to wszystko się nałożyło też na to, że brakowało mi jakichś wartości odżywczych, no, także że jeżeli macie też takie problemy albo macie anemię, to warto się zastanowić. Może też kwestia tego, że źle się suplementowałam, nie jedząc mięsa, bo wiem, że weganie jedzą chyba witaminę B, coś tam, jak się nie je mięsa, ja tego nie robiłam, więc być może jest to też moja wina. Może gdybym to suplementowała, to wyniki bym miała inne. Tak czy siak, mięso mnie nie odrzuca, smakuje mi, więc jakby zostawiam tak, jak jest. Aha, a to nie kupiliście, jak wracaliście ode mnie? Właśnie jak wracaliśmy od Ciebie, to tata kupił. A to tu nie ma w Sieradzu mąki? Chyba w 6 sklepach, to mi w 7 tutaj jest żytnia, ale takiej żurkowej nie było, tu ludzie nie znają żurku, nie? Patrz, tutaj się kisi. Patrz. A na babci nie trzeba mąki? Co? Na babci nie trzeba? Żytniej. A, żytniej. No dziadziuś nawet dzisiaj gadał, że... Jakiego mam kotka? Normalnie takie jak moje, tylko bardziej upasione. Normalnie. Chodź tu. To jest Śnieżka. Jaka ty jesteś grubiutka, grubiutka. Patrzcie, jakie kapciochy śmieszne, jakie, po prostu nie wierzę. Lubię ten Sieradz, powiem Wam, że to jest naprawdę ładne miasto i ja mam do niego taki mega sentyment. Ja tu spędziłam całe dzieciństwo i takie lata młodzieńcze, w sumie w Sieradzu i w Małkowie. Małków to jest taka wioska, no wieś po prostu, wieś blisko Sieradza. I lubię w ogóle Sieradz za to, że no to jest małe miasto, ale wszystko tutaj jest, co trzeba, można znaleźć. Mało jest tutaj bloków, dużo jest właśnie takich domków jakichś jednorodzinnych. No w ogóle głowa mnie boli, tak nawiasem mówiąc, cały dzień dzisiaj chodzę jakaś taka śnięta, wydaje mi się, że to przez tą pogodę, bo jest tak szaro, buro. No przyjechałam na kilka dni, powiem Wam szczerze, że tak naprawdę chciałam tu coś ponagrywać, fajne rzeczy, ale tak jeździmy w zasadzie po rodzince, żeby się spotkać i pogadać. No i tak właśnie dni mijają, a w niedzielę wracam. No jeszcze właśnie zrobiłam zakupy w Lidlu, no i jutro też przyjeżdża rodzinka, żebyśmy sobie posiedzieli chwilę, bo to tak nigdy, wiecie, nie ma czasu. No i fajnie jest, super, czas leci bardzo szybko. Miałam tutaj ostro pracować, mówię, 8 godzin będę siedzieć przy komputerze, no ale to się nie da, bo tutaj tu się z mamą pogada, tu z tatą. Stwierdziłam, że a dobra, w dupie, muszę się wyspać i w ogóle jak ja wstaję po 6, to tutaj śpię do 9, także nie wiem, może mnie przez to głowa boli, że jestem przespana, bo ja ogólnie do takich godzin nigdy nie sypiam, przynajmniej już od lat, a tu jakoś tak mi się dobrze śpi, więc korzystam.
korzystam. Że wam, kochani, na szybko zakupy z Lidla sieradzkiego, więc może jest różnica między śląskim a sieradzkim. Takie chipsy limitowane muszą być na imprezkę. Będę robiła też tą sałatkę, którą wam ostatnio pokazywałam, właśnie z kurczakiem, z żurawiną. Ketchup Heinz, mój ulubiony, taka papryka słodka właśnie do sałatek i też kupiłam hummus, więc będą marchewki i będzie papryka, żeby sobie tak właśnie nabierać. Hummus będę robiła też, nie wiem czy wam to kiedyś nagrywałam, chyba wam nagrywałam, taka pizza, którą się tak zakręca i w środku jest właśnie ten ser i się macza w tym serze, tak mi się wydaje, że wam to już kiedyś nagrywałam. Sałatkę grecką zrobię, taki ser mozzarella mieszany z serem feta, nie wiem, tak wymyśliłam, ale chyba dodam jednak sam ser feta. Oczywiście pomidorki muszą być do tego, mięso mielone, bo mama będzie robiła takie pyszne kotlety, może wam też nagram, bo po prostu kiedyś pamiętam, że uwielbiałam te kotlety, już dawno nie jadłam. Do sałatki pomidory suszone z oliwkami, seler właśnie ze słoika do tej sałatki właśnie, którą ostatnio wam nagrywałam, kapary do greckiej, kupiłam ten hummus, bardzo go lubię, właśnie z sosem pomidorowym i będzie z warzywkami, cebula czerwona, to już wiecie, do tamtego dania, sałata lodowa, sos grecki, hummus paprykowy, jogurt grecki też do sałatki, kupiłam dwa ciasta na pizzę. Wydaje się, że wam ten przepis nagrywałam. Nie, na pewno. No to jest mega proste i mega szybkie. Jeszcze kupiłam takie właśnie nachosy też do hummusu. No, na stół pójdzie taka kiełbaska, pokroję ją w kosteczkę. Przyprawa gyros. Tutaj szynka do pizzy. Ser mozzarella też do pizzy. O, taka sałata zwykła, mix. Tak na szybko, żeby nie siedzieć jutro w kuchni. O, i pokroję właśnie tą kiełbasę i taki serek pleśniowy w plasterki. Myślę, że będzie pyszne. Kasza manna to dla mamy do kotletów. Te orzeszki ja je po prostu uwielbiam z Lidla. Ogórek zielony. No i mięso z nogi kurczaka do sałatki. Ja najbardziej właśnie lubię mięso z nogi z kurczaka. Wydaje mi się takie najbardziej soczyste. I jeszcze kupiłam takie słodyczki. Zobaczcie, co ja w ogóle znalazłam. Takie orzechy wypełnione kremem. I te orzechy, te ciastka mi się kojarzą właśnie z sieradzem. Moja kuzynka miała taką specjalną maszynę do robienia właśnie tych skorupek orzechów i robiła pyszną masę. I po prostu uwielbiałam to. Naprawdę. Pamiętam, jak te orzechy chyba robiła na swoje wesele, wiecie, w takiej w ogóle ilości kosmicznej. No, spróbujemy do tego jakieś takie ciastka z solonym karmelem. Co my tutaj jeszcze mamy? Takie rogaliczki z nadzieniem z róży. Bardzo ładnie pachną, bo nie było jakiegoś ciasta fajnego, więc stwierdziłam, że takie ciasteczka po prostu się pokupuje, no i z masą kajmakową, no to wiadomo, że to jest pychota totalna. No i jeszcze jakąś tam kiełbasę też do pokrojenia kupiłam, szynkę, a to już, aha, jeszcze kupiłam szynkę też taką, o, taką kiełbaskę chorizo, no. I tyle, tak na szybko zakupy pokazałam. Chciałabym jeszcze, żeby na tym vlogu były kotlety, które będę robiła z moją mamą. Właśnie to są te kotlety z kapusty i z mięsa, tylko, znaczy to się nie nazywa kotlety, tylko to są gołąbki, tylko kapustę się po prostu szatkuje i dodaje się do mięsa mielonego. No, ale to może jutro mi się uda wam też ten przepis nagrać, bo uwierzcie mi, że te kotlety są po prostu nieziemsko pyszne. Jeszcze mówi, że zasnął na dole, więc już w ogóle. Ja też nie wiem, jak zasnąki. To jest najlepszy kurczak z nogi. Nie wypalam dokładnie.
to będzie mówić, takie dwie żurkaty, nie? Nie, zimno. Pieprzu. Pieprz musi być. Za dużo tych kotletów. Co? Za dużo tych kotletów. Nie, taka pusta, później usiądzie, wiesz? Ile tej kaszy manny, mamuś? Tak, około półtora szklanki. Obtaczamy w mące i kładziemy na smalec. Na bogato. I podpiekamy trochę. A ryż się gotuje oddzielnie. Mama, ja myślę, że ten przepis jest taki chaotyczny, że ja nie wiem, czy ktoś zrozumie. Nie, no tak nagrywamy dzisiaj na raty. Chyba będzie trzeba to opisać. Do garka i zalać wodą. Pojechałem. Oglądasz moje vlogi? Ja nie lubię wszystkie, bo przecież kurde. Ja bym miał czasu, to czasem będę żyje. Same nudy. Ale nie, nie tyle ciekawe. To, ja to mało przyjmę. Maszka, dobre kotleciki będą? No, musisz spróbować wszyscy, to zobaczymy, czy będą dobre. Tak. No. I teraz no ten tusz też zlewamy. Poczekaj, mam tu już kamerę zmieni. Tusz zlewamy i dolewamy. Warzywek dodamy. Warzywek dodamy, tak. Nie. Wody dolewam trochę. No właśnie, może dodam warzywka. Jeszcze nie gotowe, ale... Na razie dziękuję. A bo odmyliście obiad. A to jest przepisy mojej mamy, no tak? Proszę? No ja mam takie... Wiesz co, ja mam takie dwa przepisy, wiesz? Aha. Jeden dostałam wcześniej, a mama dostała później jeszcze. Mhm. Nie? No i te. I ja poczęstuj się tak. Trochę za mało wody jeszcze, wiesz? Ja ci powiem, że to nie dla mnie przepisy, bo ja to za dużo roboty. Już bym się podała na początku. Za okno. To wiem, smacznego. Smacznego mówię. Smacznego. Dokładnie.